Siemaneczko, z tej strony Wirusek, witam was już w kolejnym odcinku z kierówki w Biedronce. Stoimy sobie oczywiście na bazie, znaczy na bazie, na magazynie. Stoimy sobie mercedesikiem. Jest już drugi dzień, mnie już rozładowali. Mam teraz połowę ładunku i już mam dokładne rozporządzenie. Mianowicie teraz jedziemy do Augustowa, to jest pod Suwałkami, jeśli dobrze pamiętam. Czy pod Olsztynem? Nie pod Olsztynem. Nie pamiętam. Ogólnie jedziemy na Górę Polski. Więc będą ujęcia chyba z drogi, bo całej drogi nie będzie. No i co, żeby już nie przedłużać, może odpalmy ciężarówkę, żeby się przepaliła po nocy. Dobra. Okej, ruszyła. Teraz tak. Tu jest wszystko poogarniane, łóżko już zaścielone. Wszystko ładnie działa. Teraz tak, teraz tachograf. Kierowca 1, czas rozpoczęcia. Kraj, bo czas. Kraj rozpoczęcia, Polska. Dobra. Więc my już mamy wszystko ustalone. No i co? No i możemy już chyba jechać, nie? Automat do przodu. Ręczny trzeba spuścić. No i możemy jechać. Kierunek oczywiście Augustów. Tak jak mówiłem, oj. Kierunek Augustów. Nie wiem, ile mi tam zajdzie ta trasa. Ale myślę, że szybko. Patrzcie, na styk. Na styk się przychodzi. Po prostu pojedziemy. No i jak przyjedziemy, no to wtedy będzie wiadomo, ile nam to zajęło. A właśnie jeszcze światła. Więc my już możemy jechać. Tu trzeba powoli, żeby nic nie wjechać. Tutaj wszystko pięknie, ładnie działa. A no niech bije tą trójkę czy tam czwórkę, bo tak wyje, że masakra. Dobra. Teraz trzeba skręcić tutaj. Pojedziemy sobie tędy, bo tu chyba nic nie zahaczymy. Dobra. Okej. I kierunek, jak mówiłem wcześniej. Zresztą już nie będę powtarzał, bo nie wiem, po co to mówię za chwilę. Ale jak chyba już wiadomo, gdzie idziemy. Myślę, że trafię. Moja nawigacja dalej świruje, pokazuje jakąś inną drogę, w ogóle nie wiadomo dokąd. Jakoś nie wiem, jak ją wyłączyć, więc jest lipa. No i teraz czeka nas najgorszy moment, bo nie wiem, co oni sobie pomyśleli, budując tą drogę, że dadzą takie kurcze dzikie przejazdy. Jakieś labirynty jeszcze. Tutaj muszę większy łuk zrobić, żeby nie zahaczyć na czepę. No to tutaj już będzie łatwo. Dobra, i teraz prosto, tak. I pojedziemy sobie w prawo. W prawo pojedziemy, tylko sprawdźmy, czy nikt nie jedzie. Dobra, nikt, możemy jechać. Nie wiem, ile mi ta trasa zejdzie, jak mówię. Nie wiem, ile będzie trwał odcinek. Po prostu to zależy od tego, ile ujęć i jakie ujęcia wstawię. Kurczę, brade. O Jezus, nie ten pedał, naciskam hamulec.
zamiast gazu. Nieważne. No i tak, jedziemy teraz w prawo. O dziwo, zgodnie z nawigacją. Zaraz, tak, tak. Trzeba puścić tutaj ciężarówkę. Serio? Puściła nas? Dziękuję, no. Coraz milsi, coraz bardziej mili ci kierowcy. Normalnie to trzeba czekać godzinami, aż się zwolni, a tak to nas puszczają, widzicie? Normalnie cud miód. To jedzie Scania z cysterną. A tutaj nie wiem, co, nie wiem, o co chodzi na tym rondzie. Nie wiem, czego ten autobus był na trawie. I nie chcę wiedzieć w sumie. Dobra. No i właśnie wjeżdżamy z Zamościa. No i kierujemy się na Augustów. Będzie parę ujęć z drogi. O, policja jeszcze jedzie. Będzie parę ujęć, więc zapraszam do oglądania ujęć. And you make me feel like horrible, but I will not give you a reason to destroy me more and more again and again. Dobra, a ja na razie musiałem się na chwilę zatrzymać. Dosłownie na 5 minut nawet. Nawet pauzy nie wciskam na tachografię. Po prostu muszę... muszę coś ogarnąć, bo głodny jestem. Szybko jakąś kanapkę sobie zrobię i jedziemy dalej. No tak to bywa, że czasami w pośpiechu się nie zje śniadania. No i potem się trzeba zatrzymać, ale w sumie... To i dobrze. Jesteśmy ogólnie za siedlcami. No już chyba w sumie niedaleko. Ogólnie zestaw się sprawuje wyśmienicie, ten Mercedes, bardzo mi się dobrze nim jeździ, bardzo przyjemnie. Naczepa też jest nowa, więc też fajnie się ciągnie, nie ma żadnych z tym problemów. Tak to mogę pracować. Więc dobra, ja coś zjem, no i do was wracam. Dobra, ja już właśnie zjadłem, znaczy jeszcze trochę jem, dlatego tak dziwnie mówię. No i już możemy w sumie ruszać dalej, bo czas nas goni. Mi się nawigacja włącza, nie chcę jej. Dobra, bieg, no i jedziemy. Jedziemy dalej, będzie znowu, będą znowu ujęcia, no i widzimy się dokładnie już w Augustowie.
Dobra, więc my już do Augustowa dojeżdżamy. O Jezus, jak ja jeżdżę. Już dojeżdżamy właśnie do Augustowa. No i będziemy teraz szukać firmy, znaczy Biedronki, nie firmy. Gdzie ja mam skręcić? Augustów, centrum Suwałki. Dobra, czyli ja skręcam na prawo, na centrum Augustowa. Ma, o Boże, jakie dziwne rondo. Warszawa, Augustów, centrum. My jedziemy na prawo. My jedziemy na prawo. Zahamuję. Dobra, więc my tutaj skręcamy do Augustowa. Ogólnie jesteśmy chyba blisko granicy Polski, sądząc po drogowskazach. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale oczywiście też się mogę mylić, to nie? Więc my teraz tak. My chyba mamy jechać prosto. O, która może będę jechał prosto. Dobra. Jak mi się wrył? W ogóle jakaś fajna ciężarówka jeździ z tym. Z wózkiem biegowym na plecach. Na plecach, widzicie? Fajny wózek ma. Dobra, więc tutaj skręcamy. I teraz tak, teraz gdzie jest Biedronka? O, dobra, to jest w galerii Biedronka. O, jak fajnie. Jedziemy do galerii handlowej. Tutaj muszę ostrożnie wjechać. I dostawy są chyba tam z przodu. To jakaś naczepa stoi, tak mi się przynajmniej wydaje. Media Expert, CCC, Biedronka. No fajna galeria, taka mała w Augustowie. Chyba pod prąd jadę, no ale trudno, inaczej się nie da. Może włączę awaryjki, żeby nie było. Tutaj stoi. Jakaś jeszcze naczepa w ogóle stoi, też z Biedronki. A ja tutaj na szybko wjadę i się szybko spytam, tutaj może tych robotników możemy dowiedzieć, gdzie ja mam podjechać, więc poczekajcie, zaraz wracam. Dobra, już jestem, po prostu dostałem informację, że mam się ustawić tak jak to naczepa. Tylko to jakoś muszę zawrócić i to będzie chyba komicznie wyglądać, no ale... Ale trudno. O matko, krawężniki jeszcze. No muszę jeszcze trochę cofnąć, bo inaczej się nie wyrobię. Myślałem, że przejdę. O matko, jak ja tego bardziej nie zegnę. Ja nie lubię tych wjazdów w Biedronce. Dobra, ludzie, sorki, nie widzę, że ja tu przyjeżdżam. Prawie bym was rozjechał. Dobra, wyjadę, to jest najważniejsze. Tylko na krawężnik będę musiał wjechać. Dobra, udało się. Więc teraz tak. Wsteczny i cofamy. Będę cofał na jedno lusterko, bo nie ma potrzeby na dwa. Dobra, prostujemy, prostujemy. Okej. No i teraz to muszę za bardzo. O! Tyle na krawężnik jechałem, wiecie co? Co muszę trochę. O tak. Dobra.
Dobra, teraz tak. Teraz drugie lusterko. Okej, dobra, wystarczy. Więc teraz neutralny. Włączymy TT. Ręczny jeszcze. Tachograf. Kierowca 1, kraj zakończenia Polska. Dobra. No i możemy zgasić światła i silnik. No i czekamy na rozładunek. I będziemy już chyba jechać na pusto. Na razie nie wiem, gdzie będę miał kolejną trasę. Damy wam info w kolejnym odcinku. A w tym to będzie na tyle. Jeśli się spodobało, to możecie zostawić suba, lajka i komentarz. Ja dziękuję za wspólną jazdę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, no i cześć.